Mati, co sobie kupiłeś? Gwizdek. Tak, mój chłopak ma 5 lat i kręca na włoski, kupuje sobie gwizdek. Dzień dobry, witam w ostatnim dniu w Ninbin. Dziś mamy małą przejażdżkę rowerową. Dzisiaj mamy mega farta, jeśli chodzi o pogodę. Żałuję, że takiej pogody nie mieliśmy wczoraj. Aktualnie znajdujemy się w miejscu o bardzo wdzięcznej nazwie Beach Dong. To jest to, co za mną widzicie. Mała, fajna świątynka przy okolicznych skałach. To jest panie, od której kupiłem gwizdek. Gamun! Gamun! Mamy jakiegoś farta ostatnio, bo przyjeżdżamy i jest pusto. Wyjeżdżamy i zaczynają robić się tłumy. Nieświadomie przyjeżdżamy w czasie, kiedy wycieczki są w innym miejscu. Po prostu no. Ale mi to tam gra i pasi. Teraz idziemy sobie popływać. Idziemy pojeździć po polach ryżowych. No i gdzie my mogliśmy się zatrzymać? Jak nie przy piesku, oczywiście. Przy takim szczeniaczku kochanym się nie zatrzymać. Dobre. Tutaj dobrze traktują małe pieski, dostają kosteczki w ogóle, nie na łańcuchu. No, bo ogólnie koło nas, koło naszego homestayu, mają tam takiego małego szczeniaczka. To warczy. I po prostu on jest na takim krótkim sznurku, łańcuchu, że to jest po prostu niewiarygodne. Cały dzień, całą noc on po prostu piszczy. Aż wczoraj się tam zatrzymaliśmy i po prostu takie spojrzenie wysłaliśmy pani. Ale wiecie, tutaj jest inna mentalność trochę. Po prostu masakra. Siedzieliśmy w pokoju i go słyszeliśmy całą noc. I jak tam się zatrzymaliśmy, to on aż miał nóżki poplątane w tym łańcuchu, bo ten łańcuch jest tak krótki, że on skacze, bo chce się z niego wydostać. Pomyślałam, że się tam popłacze, bo po prostu nic z tym nie możemy zrobić. No niestety. Niestety. Psy w Wietnamie nie mają łatwego życia. Wietnam jest jednym z wielu państw, w którym jedzenie psiego mięsa jest społecznie akceptowane. Szacuje się, że rocznie w Wietnamie zjada się około 5 milionów psów. Dlatego jesteśmy zaskoczeni, gdy widzimy takie małe, zadbane słodziaki. Ale niestety, widok opalonego psa na ulicy nie jest czymś trudnym do zobaczenia, zwłaszcza na północy. My tymczasem zostawiamy te małe słodziaki za nami, wsiadamy na rowery i jedziemy przed siebie. Tak Mati robi ujęcia z drona. Ninbin to prawdziwy raj dla miłośników przyrody. Malownicze krajobrazy z zielonymi polami ryżowymi, majestatyczne góry wapienne i tajemnicze jaskinie zapierające dech w piersiach. To jest według mnie Wietnam, który należy zobaczyć. Mimo wszystko najlepsze dopiero przed nami. Jedziemy na najsłynniejszy punkt widokowy w okolicy, Mua Cave. Mieliśmy mały stop, bo Żanka nie wiem, co jej strzeliło do łba. Widziała dzisiaj z rana jest słońce, a ona postanowiła dzisiaj cały dzień w leggingsach chodzić, więc zajechaliśmy sobie. Tak, bo Grażynka się od koszyka obrodziła. No, ale było mi tak gorąco, czarne, obcisłe leggingsy. No. No i teraz w sumie dzisiaj ostatni, w sumie drugi i ostatni punkt naszego. Idziemy na punkt widokowy. Jedziemy, co? Nie wiem, ile tu jest schodów przed nami. Z 500 na pewno. Ale z każdym krokiem, pamiętajcie, jest coraz ładniej. I coraz bliżej końca. Już jesteśmy dosłownie, nie wiem, ile schodków weszliśmy ze 100. A widok już się robi świetny. A idziemy aż tam. Jest tu pełno ludzi. Nie powiem, że nie.
ale mam nadzieję, że na górze będzie wystarczające miejsce dla wszystkich. O, masakra. Idziemy. O, udało się. A tam, w tym miejscu jest nasz nocleg. Ja widzę nasz nocleg. No, widoki dają radę. Ale jest pełno ludzi. Mua Cave to jeden z najbardziej popularnych punktów widokowych w Wietnamie. To malownicze miejsce znane jest ze swoich spektakularnych widoków i pięknej panoramy na Ninh Binh. U podnóża góry zaś znajduje się owa jaskinia, bo w końcu w nazwie mamy słowo cave, a my wam pokazujemy, jak wchodzimy na jakąś górę. Legenda głosi, że w XIII wieku ówczesny król Wietnamu często odwiedzał jaskinię, by oddać się medytacjom. Jaskinia była dla niego miejscem relaksu i odpoczynku. W jaskini podobno tańczyły dla niego kobiety w celach rozrywkowych. I dlatego też jaskinia nazywa się Mua, ponieważ Mua oznacza taniec. Chociaż zrobiłem odrobinę researchu i wyszło mi, że Mua nie oznacza taniec, a kupić. Więc nie wiem, ile prawdy w tej legendzie. My w każdym razie odpuściliśmy sobie tą jaskinię, ponieważ ładniejsze rzeczy są na górze. Samo miejsce zrobiło na nas ogromne wrażenie, pomimo tak dużej ilości ludzi. To taki mały przedsmak przed tym, co nas czeka w przyszłym tygodniu, ponieważ najbliższy tydzień spędzimy w wietnamskich górach. Dobra, daliśmy radę, teraz pora wejść tam. Musimy zejść całą tutaj tą drogę w dół i się znowu wbić tam. Życzę nam szczęścia. Nie no, muszę stwierdzić, że Ninh Binh jest przepiękne. Też nie dziwię się, że nazywają Ninh Binh nazywają takim zatoką Halong Bay na lądzie, bo totalnie to się wpasowuje w tą konwencję. No tylko wiadomo, nie ma wody, ale wygląda kozak. Dobra, schodzimy. Moi drodzy, robimy właśnie bardzo pojebaną rzecz. Pakujemy się i idziemy z buta 4 km, z czego 2 polami ryżowymi, żeby zaoszczędzić 18 zł. Nie no, będziemy próbować złapać stopa gdzieś na drodze, ale czuję, że to jest bardzo zła decyzja. Wiem, jak to brzmi. 18 zł. Lecz w podróży budżetowej czasami 18 zł to posiłek dla naszej dwójki. Zresztą wstęp na punkt widokowy był całkiem drogi. Mimo wszystko na samym końcu trasy żałowaliśmy, że nie zabraliśmy tej taksówki. Żeby to jak się idzie? Fajnie. Mi się smoko idzie, naprawdę. No okej, zobaczymy za kilometr. Podświetl się. No. Także tak dzisiaj skończyliśmy. Tak się kończy rzydzenie hajsu. Gościu życzył sobie 100 tysięcy za przejazd 4 km, co jest w ogóle śmieszną ceną, gdzie my zapłaciliśmy w nocy, jak tu przejechaliśmy, za 85, 7 albo 8 km. I to jeszcze od takich lewych taksówkarzy, co już tylko czekali i nas rączki sobie tam zacierali. Także mega droga cena. Nasz gościu w hostelu był bardzo na hajs. Na wszystko, nawet gdzie ludzie w Wietnamie, jak tu przyjeżdżają nocnymi autobusami, to często jest tak, że się przyjeżdża za szybko i to jest już wiadome. Na przykład Natalię, Piotrka wpuścili wcześniej, jak tam pisali, a nasz pan powiedział, a możecie się wczekinować wcześniej, ale to już 100 tysięcy. No to nie jest jakaś wygórowana kwota i to zapłaciliśmy, no ale mimo wszystko większość hosteli, homestay oferuje tą usługę za darmo. No u nas widać, że po prostu gościu strasznie na hajs był, ale on nie był wcale przyjazny. Nawet nawet cześć nam nie mówił. No. Skręcamy w lewo, moi drodzy. Co mówi? Moi drodzy,
byliśmy za tamtymi górami i je przyszliśmy na własnych nogach i jesteśmy już przy mieście. Został niecały kilometr. Zrobiliśmy to. Żaneta, jak się czujesz? Fantastycznie. Takie głupie pomysły tylko z nami. Ten typ podróży. Zapraszam do obserwowania, lajkowania i subskrybowania. Żartowałem, nie musicie tego robić. Zrobiliśmy to. Mamy godzinę już zaraz 23. Już jedzie do nas nasz autobus. I jedziemy w zimniejsze rejony Wietnamu, do Sapy. Mamy kurtki przygotowane, jak już wyjdziemy z autobusu. No to co? Spieramy się, co? Klasyka, nie? Ej, wsiedliśmy do autobusu, ale on już jedzie skądś. I kurde, tutaj jak wchodziliśmy, to najprawdopodobniej oni sprzedają bilety na miejsca na podłodze, bo tutaj cały korytarz z obydwu stron jest po prostu, no ludzie na nich śpią i oni do nas, no wchodźcie tam, nie wchodźcie, na końcu macie miejsca. Mamy takie, kurde, no ale dwóch pierwszych facet kierowca obudził, nie? I oni jakoś się przysunęli, ale z tyłu Żanka go tam szturcha. Spojrzał na Żankę. Chcę spać dalej, nie? No, ale jakoś się przycisnęliśmy tutaj. Popatrzcie. Tam się pan już kładzie z powrotem. Tam już też się pan kładzie z powrotem. Także pewnie za te bilety to oni płacą tyle co nic. Nas wyszło 450 za osobę. Ale to za kabinę pewnie, a za miejsce na podłodze pewnie płacą ze 100. Wstawiam. No. No ale jesteśmy w autobusie, jedziemy do Sapy, to jest najważniejsze. Co ma? To by było na tyle z tego odcinka. Za to w przyszłym pokażemy wam piękne rejony Sapy i nasz hotel wyrywany niczym z Zakopanego. Ja tymczasem będę się z wami żegnać. Także do następnego odcinka. Cześć!